Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki, to jest program W Punkt, a dziś będziemy próbowali trafić w punkt z moim gościem. Jest nim pan profesor Antoni Dudek, politolog, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam panie profesorze. Witam pana, witam państwa, dobry wieczór. Panie profesorze, w reakcjach, w polskich reakcjach, reakcjach polskich polityków, publicystów na wczorajsze wydarzenia w Waszyngtonie, na szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, bo często używa się różnego rodzaju analogii pomiędzy sytuacją polityczną w Polsce, a sytuacją w Stanach, sytuacją polskiej demokracji, sytuacją amerykańskiej demokracji. Pan dostrzega takie analogie, czy mamy do czynienia z nadużyciem? Te dwa systemy są całkowicie nieprzystawalne. Nie, oczywiście istnieje pewne podobieństwo. No najkrócej mówiąc, Polska jest krajem równie podzielonym co Stany Zjednoczone. Mamy dwa wielkie obozy polityczne, które się ze sobą ścierają. I teraz w Stanach Zjednoczonych byliśmy świadkami wielkiej klęski jednego z tych obozów, bo proszę zwrócić uwagę, że nie tylko, że prezydent Trump przegrał, ale teraz odbyły się też wybory uzupełniające w kilku stanach. Republikanie też je przegrali. W efekcie tracą nie tylko Biały Dom, ale tracą też kontrolę nad Senatem, którym dotąd Republikanie mieli przewagę niewielką, ale jednak mieli. No i to jest oczywiście wywołuje ogromne negatywne reakcje części opinii publicznej, która popierała prezydenta Trumpa. To jest ogromna część Amerykanów, prawda? No, można powiedzieć, że minimalnie, ale jednak mniej niż połowa, choć to jest zawsze do dyskusji, bo wiem, że ten amerykański system nie jest do końca, to nie ma wyborów bezpośrednich prezydenckich. No ale w każdym razie Polska jest też krajem bardzo głęboko podzielonym, tyle tylko, że nam na razie udało się jednego uniknąć, będzie wtargnięcia demonstrantów do Sejmu. Mieliśmy już różne rzeczy pod Sejmem się działy, ale w Sejmie oczywiście też się działy różne rzeczy, ale z udziałem posłów, a nie z udziałem, prawda, różnych dziwnych ludzi, którzy wtargnęli do gmachu naszego Sejmu, więc możemy czuć satysfakcję, że nasza demokracja ma się mimo wszystko nieco lepiej od amerykańskiej, choć mówię to z przekąsem, bo jednak amerykańska ma znacznie dłuższą tradycję i przeżyła już poważniejsze kryzysy niż ten, który obserwujemy, a nasza jest dużo młodsza i nie wiadomo jeszcze, jakie kryzysy przed nią. A czy nie ma pan wrażenia, że to, co wczoraj wydarzyło się w Waszyngtonie, te dramatyczne wypadki, protesty, przecież były 4 ofiary śmiertelne tych zajść, które miały miejsce w samym Kapitolu i wokół niego, ale puenta tego wszystkiego, to wszystko, co zdarzyło się później, to, że prezydent Donald Trump wydał takie oświadczenie, którym zapewnił o pokojowym przekazaniu władzy 20 stycznia, to jednak świadczy paradoksalnie, być może w stosunku do obrazu, które wczoraj oglądaliśmy, o sile amerykańskiej demokracji. Znaczy, w moim przekonaniu o sile amerykańskiej demokracji jednak świadczy coś innego, że po tym wtargnięciu kongres zebrał się ponownie i dokończył jakby procedurę wyboru nowego prezydenta, czyli Joe Bidena, zatwierdził jakby wynik głosowania elektorów. Natomiast to, co robi Donald Trump, jest jakby, mam wrażenie, próbą lekkiego cofnięcia się, bo Trump się zorientował, że poszedł za daleko, że jednak ten jego wiec, jego zwolenników po prostu stał się pretekstem do tego ataku, no i on ewidentnie nie chce wywołać wojny domowej. Trump chce zostać w amerykańskiej polityce, chce kandydować za 4 lata na prezydenta i chyba zdał sobie sprawę, że poszedł o jeden most za daleko, że gdyby to eskalował jeszcze bardziej, znaczy gdyby wezwał, nie wiem, swoich zwolenników do tego, żeby z bronią zaczęli maszerować na Waszyngton, to byłby jego już koniec definitywny w amerykańskiej polityce, więc on się cofnął, no ale to będzie mu wypominane, to znaczy ta wyprawa jego zwolenników na Kapitol będzie przypominana przez jego krytyków, przez jego przeciwników i to będzie na pewno obciążało jego wizerunek, także ja mu raczej nie wróżę powodzenia w przyszłości w amerykańskiej polityce, chociaż kto wie, no to będzie wszystko zależało. Mimo tego gigantycznego poparcia, które uzyskał w tych wyborach, ja wiem, że on nominalnie przegrał, no ale zebrał znacznie więcej głosów niż zwycięski dla siebie w wyborach 4 lata temu. Tak, to prawda, tylko dwa czynniki trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, co będzie dalej z partią republikańską, która trzeszczy w szwach i która de facto jest podzielona na dwie grupy. To nie jest tak, że cała partia republikańska stoi murem za Trumpem. Pokaźna jej część jest po prostu z niego, ma go dość po prostu, chce się go pozbyć. A więc po pierwsze, Trump musiałby zachować kontrolę nad partią republikańską. Po drugie, stan zdrowia musiałby mu pozwolić na to, żeby za 4 lata wziąć udział w wyczerpującej kampanii wyborczej. To są dwa czynniki, które dzisiaj są nieprzewidywalne, czy one zaistnieją. Mnie się
osobiście wydaje, że amerykańską klasę polityczną czeka odmłodzenie i nie kryję, że mi się to podoba. Ja uważam, obaj kandydaci na prezydenta, nie kryję, nie budzili mojego entuzjazmu. Ja uważałem, że po prostu Amerykę stać na młodszych polityków, że dzisiaj przed tym krajem są tak olbrzymie wyzwania, że po prostu jest coś niedobrego w amerykańskiej demokracji, że mając na horyzoncie jednak ogromne starcie z Chinami, co będzie z roku na rok coraz silniejsze, wybierają sobie takich liderów. No a tutaj obaj panowie byli bardzo zaawansowani wiekowo, nie ma co ukrywać. I wygrał starszy. A propos tej konstatacji, którą się pan podzielił w naszej rozmowie, panie profesorze, dotyczącej tego głębokiego podziału politycznego, społecznego w Stanach, czy zgadza się pan z tymi prognozami tych analityków, którzy twierdzą, że ten konflikt jest tak głęboki na różnych płaszczyznach, że ta wizja wojny domowej w Stanach tylko z pozoru może wydawać się futurystyczna, że to jest całkowicie realny scenariusz w jakiejś perspektywie? Wie pan, to jest scenariusz najczarniejszy. Nie można go absolutnie wykluczyć, ale ciągle mam wrażenie i ten kryzys, to jak on się kończy, bo jego koniec będzie 20 stycznia po zaprzysiężeniu Bidena. Jeśli to przebiegnie, zakładam, sprawnie, no to jednak okaże się, że Ameryka wyszła z tego kryzysu sukcesji przekazania władzy zwycięsko i jakoś ten scenariusz ewentualnej wojny domowej się oddali. Ale też pamiętajmy, że Ameryka siedzi na beczce prochu, przede wszystkim związanej z kwestiami rasowymi i te demonstracje, których byliśmy świadkami zamieszki w ubiegłym roku, mogą oczywiście wracać. Kluczem będzie, moim zdaniem, gospodarka. To znaczy wychodzenie z pandemii, z kryzysu, który wywołała pandemia gospodarczego. Jeśli amerykańska gospodarka złapie, że tak powiem, głębszy oddech, zacznie się rozwijać, to myślę, że to widmo wojny domowej się oddali. Natomiast oczywiście, jeśli Ameryka by się pogrążyła w głębszym kryzysie gospodarczym niż ten, którego dotąd byliśmy świadkami, no to wszystko się może zdarzyć. Plus oczywiście dochodzi jeszcze kwestia rywalizacji z Chinami, ale tu akurat myślę, że to może być czynnik integrujący. Dlatego, że i po stronie republikańskiej i demokratycznej jednak czuje się ten oddech zza Pacyfiku, oddech wschodzącego supermocarstwa, jakim się stają Chiny, i ta presja chińska na Amerykę będzie, moim zdaniem, z każdym rokiem potęgowała się. I myślę, że to może być paradoksalnie czynnik konsolidujący amerykańską opinię publiczną, bo mam wrażenie, że tam nikt nie ma złudzeń co do tego, że Chiny stały się de facto już nowym Związkiem Sowieckim i czeka nas nowa zimna wojna. Ona właściwie już się zaczęła. Co gorsza, są analitycy, ja nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, bo to nie jest moja specjalność, ale są tacy analitycy, którzy twierdzą, że w tej zimnowej, zimnej wojnie Amerykanie są w znacznej gorszej pozycji niż byli wobec Związku Sowieckiego, co wynika po prostu i z potencjału ludnościowego i gospodarczego. Chin, jak wiemy, Związek Sowiecki był takim jednowymiarowym supermocarstwem, miał broń nuklearną, potężną armię, ale gospodarczo był mizernym konkurentem Ameryki. Natomiast Chiny jawią się jako konkurent jednak niezwykle skuteczny, sprawny, który wykupił już znaczną część świata poza Ameryką, zwłaszcza w Afryce czy częściowo w Azji. Tam Chińczycy mają olbrzymie, bardzo silne przyczółki. Teraz się zacznie, podejrzewam, chińska inwazja w Europie. Ona właśnie już się zaczęła, będzie się nasilała. W związku z tym to jest obraz zagrożeń, które, i wyzwań, które stoją przed Stanami Zjednoczonymi. I nie tylko dla Joe Bidena, ale dla całej amerykańskiej klasy politycznej. Czy wobec bardzo radykalnej agendy, radykalnego programu zorientowanego lewicowo, czy skrajnie lewicowo, który forsuje nowa administracja, takie symptomy słyszymy właściwie każdego dnia, że duet Biden-Harris dąży do bardzo radykalnej przebudowy Ameryki, amerykańskiego społeczeństwa. Czy to będzie element, który służył, będzie tej konsolidacji, wzmocnieniu Ameryki wobec prognozowanej konfrontacji z Chinami, czy wręcz przeciwnie, będzie działał jako element rozkładu, dezintegracji społecznej, co jeszcze pogorszy pozycję Ameryki w rywalizacji z Chinami? No to musielibyśmy przełożyć na język konkretów. Co to są te radykalne zmiany, które nowa administracja ma wprowadzać? Bo ja sobie mogę wyobrazić, że jeśli to będzie polityka społeczna, na przykład rozbudowa opieki zdrowotnej, no to nie wywoła aż takiego oburzenia, choć wielu Amerykanów jest przywiązanych do takiego systemu, który w Europie byłby kompletnie nieakceptowalny i uważa, że powszechny system opieki zdrowotnej to jest socjalizm, prawda? Więc tu się nie spodziewa. Jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, to jak wiemy, Amerykanie są krajem federalnym i tam pewne rzeczy są zróżnicowane stanowo. I to ułatwia jakby to, że mogą w różnych stanach być różnie rozwiązywane kwestie. No dość powiedzieć, że są stany, gdzie jest ciągle kara śmierci i takie, których już nie ma kary śmierci. Podobnie jest z kwestią aborcji, więc nie bardzo sobie wyobrażam. Ale przyzna pan, panie profesorze, że wprowadzenie instytucji pełnomocnika do spraw osób identyfikujących się jako transpłciowe w amerykańskich siłach zbrojnych to jest jednak nowa jakość.
Zapewne tak, ale wie pan, dla mnie kluczową jest sprawność amerykańskich sił zbrojnych, a to są wszystko kwestie, które są wtórne moim zdaniem i nie wydaje mi się, żeby to był główny problem amerykańskich sił zbrojnych. Zresztą podejrzewam, że będziemy mieli sprawdziany kolejny dla amerykańskich sił zbrojnych w najbliższych latach i okaże się, na ile one sobie dają radę. Na razie ciągle wydaje się, że największym atutem Stanów Zjednoczonych jest przewaga militarna i tu ciągle Chińczycy są w tyle za Amerykanami. Choć, jak mówię, wolałbym, żebyśmy nie sprawdzali w rzeczywistości, która z tych armii jest sprawniejsza, bo to odbyłoby się też na nas, jako na bliskim sojuszniku Stanów Zjednoczonych. Oznaczałoby to pożogę o skali globalnej, światowej, bez wątpienia. A czy wie pan, to też nie jest powiedziane, bo jest możliwy konflikt zastępczy. No można sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której Chiny próbują, bo to będzie jeden z papierków lakmusowych, przejąć Tajwan. I będziemy mieli do czynienia z bardzo ostrym konfliktem, bo Tajwan, mimo że jest oczywiście malutki, jest niezwykle mocno uzbrojony. Możemy mieć do czynienia na przykład z konfliktem chińsko-tajwańskim, w którym Amerykanie będą zasilać po prostu Tajwan w swoją najnowocześniejszą broń. I zobaczymy, jakby się to skończyło. Więc tu nie musi być od razu otwartego konfliktu między armią amerykańską a armią chińską. Już tak zwane konflikty zastępcze w czasach zimnej wojny przerabialiśmy wielokrotnie. No choćby słynna wojna w Korei, prawda, gdzie z jednej strony walczyli Amerykanie, a z drugiej strony armia chińskich ochotników uzbrojonych przez Stalina. Prawda? Więc tego typu sytuacje mogą się powtarzać w różnych konfiguracjach. Nie każdy militarny konflikt amerykańsko-chiński musi być bezpośrednim konfliktem, ale jak powiadam, na razie to nam nie grozi. W tej chwili administracja Bidena zresztą będzie, myślę, przeprofilowała swoją politykę wobec Chin, bo Trump szedł w kierunku konfliktu gospodarczego, wojny handlowej. Mam wrażenie, że administracja Bidena ma tu trochę inne pomysły. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przejdźmy na grunt relacji polsko-amerykańskich. Zaczęliśmy naszą rozmowę od odniesienia się do analogii, które są stawiane wobec obecnej sytuacji panującej w Stanach. Czy przejęcie steru przez nową administrację, administrację Joe Bidena, oznacza zmianę statusu sojuszniczego Polski, zmianę naszej pozycji w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Polską? Staniemy się, jednym słowem, na słabszej pozycji ze względu chociażby na obcość ideologiczną rządu Zjednoczonej Prawicy wobec administracji Joe Bidena, czy w kategorii interesów globalnych, regionalnych, które rozgrywają Stany Zjednoczone, to nie będzie element przesądzający o czymkolwiek? To znaczy, na pewno na tym gruncie najbardziej fundamentalnym, czyli współpracy wojskowej, ja się nie spodziewam zasadniczych zmian, dlatego że pamiętajmy, że ten proces zbliżania się, czyli większej obecności amerykańskiej w Polsce zaczął się tak naprawdę już za administracji Obamy i Trump tu tylko kontynuował tą politykę. Jakby Amerykanie strategicznie podjęli decyzję większego zaangażowania tak zwanej wschodniej flance NATO i tu się nic nie zmieni. Natomiast oczywiście zmieni się retoryka na pewno administracji Bidena, jeśli chodzi o inne kwestie pozawojskowe, no przede wszystkim te kwestie związane z funkcjonowaniem w Polsce tak zwanej praworządności. I tutaj spodziewam się, że takie słowa, które słyszeliśmy dotąd głównie w Brukseli pod adresem rządu w Warszawie, czy w Berlinie, czy w Paryżu, teraz usłyszymy też w Waszyngtonie. I to rzeczywiście na pewno ochłodzi bardzo relacje między rządem polskim, czy prezydentem Dudą, a prezydentem Bidenem. To już nawet było widać na poziomie owej gratulacyjnej polityki, gdzie widać było, no, że i prezydent Duda, i generalnie polskie władze nie są zachwycone wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że jakby no, wspólne interesy są ważniejsze. Czyli będzie chłodniej, ale nie będzie to jakiegoś radykalnego zwrotu. Po prostu będą różnego rodzaju uszczypliwości, będą różnego rodzaju, no tak jak w relacjach z Brukselą, no, ale też jesteśmy ciągle w Unii Europejskiej i funkcjonujemy, tyle tylko, że nie będzie tutaj tak zwanej chemii, nie będzie tej sympatii, którą niewątpliwie prezydent Duda obrażał Trumpa i prezydent Trump wzajemnością prezydenta Dudę. Tego już nie będzie, to na pewno. A jeśli chodzi o relacje nowej administracji z Niemcami, bardzo charakterystyczna reakcja niemieckiego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa, który wczoraj, odnosząc się do wydarzeń w Waszyngtonie, wezwał prezydenta Donalda Trumpa do zaakceptowania wyników wyborów. Czy to taka forma odreagowania tej presji, krytyki, którą nieustannie na rząd Merkel, na niemiecki rząd wywierał Donald Trump, stąd taka dosyć niespotykana w dyplomacji formuła, jakie użył niemiecki minister spraw zagranicznych. Inni politycy, inni przywódcy ograniczali się do stwierdzeń dotyczących ogólnego stanu amerykańskiej dyplomacji, wyrażali jakieś słowa ubolewania. Tymczasem niemiecki minister poszedł, wydaje się, krok dalej. To świadczy o pewnym
też nastawieniu Niemiec wobec administracji Trumpa i być może oczekiwaniach, nadziejach związanych na zmianę jakości relacji wobec administracji Joe Bidena. Znaczy, no nie ma co ukrywać, że Niemcy z zadowoleniem powitali zmianę, która nastąpi w Białym Domu, i Heiko Maas dał temu wyraz, ale też chcę powiedzieć jasno, że w moim przekonaniu Niemcy zaczynają znacznie poważniejszą grę, bo przypomnijmy, że dosłownie w ostatnich dniach doszło do wynegocjowania umowy, przez wiele lat negocjowanej umowy handlowej między Unią Europejską a Chinami. No a wiemy doskonale, że w Unii Europejskiej ostatnie najważniejsze słowo mają Niemcy, więc to była tak naprawdę decyzja niemiecka. Do czego zmierzam? Mam wrażenie, że Unia Europejska pod przewodem Niemiec, mimo że nastąpiła zmiana w Waszyngtonie, będzie się sytuowała gdzieś pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, oczywiście bliżej Waszyngtonu, ale to już nie będzie moim zdaniem tak silna oś, jaka była w czasie tej poprzedniej zimnej wojny, no kiedy cała Europa Zachodnia, można powiedzieć, była na utrzymaniu amerykańskich sił zbrojnych i właściwie no, żyła nadzieją tylko, że jeśli Związek Sowiecki ruszy z atakiem, Układ Warszawski zaatakuje, no to Amerykanie nas wezmą w obronę. Do tego stanu już powrotu nie będziemy mieli. Czyli mówiąc krótko... Sugeruje pan, panie profesorze, że w tej nowej architekturze geostrategicznej, architekturze globalnej Niemcy będą grały na status trzeciej siły? Znaczy, będą starały się, żeby one same i Unia Europejska rzeczywiście odgrywały rolę takiego, może języczka uwagi to źle powiedziane, ale takiego podmiotu niezależnego i od Chin, i od Stanów Zjednoczonych. To jest pewna nowość i oczywiście ona jest bardzo ryzykowna, bo nie ma co kryć, Unia Europejska jest gospodarczo bardzo znaczącym graczem, natomiast militarnie jest karłem i dopóki to się nie zmieni, no to jest bardzo ryzykowna strategia, ale widać jej pierwsze przejawy właśnie w tej polityce niemieckiej. Choć jak powiadam, no czas pokaże, bo zobaczymy, przed jakimi wyzwaniami postawi Unię Europejską ten konflikt amerykańsko-chiński. My dziś nie wiemy, jakiego typu żądania, no mamy pewne mierniki, no choćby kwestia technologii 5G, czyli tej przyszłości internetu, to, że Amerykanie bardzo kategorycznie żądają, prawda, żeby nie brać od Chińczyków tej technologii. Na razie większość krajów Unii się do tego dostosowuje, ale jak się to skończy, zobaczymy ostatecznie. Bo to są takie strategiczne wybory. Niezależnie od deklaracji słów polityków, trzeba patrzeć na pewne decyzje o charakterze no właśnie infrastrukturalnym, no na przykład los nowego jedwabnego szlaku. Jeśli Chińczycy zbudują ten nowy jedwabny szlak, czyli tą komunikacyjną trasę z Chin do Europy, to niewątpliwie zwiążą Europę bardzo mocno z sobą gospodarczo, a to jak wiadomo jest wstępem do uzależnienia politycznego. Na razie Europa Zachodnia, czy Europa jako Unia Europejska jest bardziej związana gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi. Ale czy tak będzie za kilka lat, tego nie wiemy. Więc tutaj jest bardzo wiele czynników, bardzo wiele zmiennych, nie sposób przewidzieć przyszłości. Czy w takim razie możemy przyjąć takie założenie, że ta, wydaje się, korzystna historyczna koniunktura, z którą mieliśmy do czynienia, mówię oczywiście o optyce Polski, ona się w jakiś sposób kończy wobec tych istotnych faktów politycznych, geostrategicznych, na które pan wskazał, panie profesorze, okno historii, które uchylone było, z którego korzystaliśmy przez ostatnich 30 lat, domyka się i staniemy w obliczu no zupełnie innych wyzwań, przede wszystkim obrony kurczącej się suwerenności, tak to należy czytać? Ja już od kilku lat mówię o tym, że dobra koniunktura się kończy, tylko po pierwsze na szczęście ona się nie kończy w sposób bardzo gwałtowny. To nie jest taka sytuacja, jak mieliśmy do czynienia choćby w drugiej połowie lat 30. minionego wieku, kiedy w ciągu kilku lat świat od wielkiego kryzysu końca jego stoczył się w kierunku odmętów II wojny światowej. Ten proces trwa dłużej, to po pierwsze. I po drugie, co dla nas najważniejsze, my nie jesteśmy w centrum tego świata. To znaczy, to może być przykre dla nas Europejczyków, ale przesunęła się do centrum świata ku basenowi Pacyfiku. W związku z tym ewentualne konflikty my będziemy odczuwać, ale w drugiej czy w trzeciej kolejności. I to jest, myślę, najistotniejsze. Natomiast cóż, utrata suwerenności, to jest pytanie, kiedy w ogóle byliśmy suwerenni tak naprawdę i można powiedzieć, że druga RP była bardziej suwerenna od trzeciej RP, ale za to trzecia RP jest mimo wszystko bardziej bezpieczna ciągle jeszcze i wydaje mi się, że tym optymistycznym akcentem chciałbym ten wątek zakończyć. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Profesor Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był gościem dzisiejszego programu Punkt. Ryszard Romacki, dziękuję państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.